Dagmara Moranowska, witam i zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody, która niestety nie będzie zbyt optymistyczna. Pogodą zawładną teraz układ niskiego ciśnienia oraz fronty atmosferyczne. Dodatkowo z północnego zachodu napływają do nas masy chłodnego, wręcz arktycznego powietrza. Ta nadchodząca noc zdominowana będzie przez chmury w całym kraju. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Najintensywniej popada na wybrzeżu. Dodatkowo tej nocy będzie wzmagać się silny, momentami porywisty wiatr, który może wiać z prędkością nawet 50-60 km na godzinę i on będzie obniżał odczuwalną temperaturę. A na termometrach w nocy od 10 stopni w Małopolsce, 12-13 stopni w centrum i do maksymalnie 13 stopni na północy. Wtorek w całym kraju zapowiada się pochmurno, deszczowo, nieprzyjemnie. Opady deszczu początkowo będą występowały na wschodzie i na północy kraju, natomiast w drugiej części dnia już wszędzie przewaga chmur i opady deszczu. Dodatkowo na północy i na północnym zachodzie synoptycy prognozują lokalne burze, które momentami mogą być dość niebezpieczne i gwałtowne. Na termometrach jutro od 17 stopni na wybrzeżu, 19 stopni w centrum, do maksymalnie 20 stopni w części południowo-wschodniej i na krańcach zachodnich. Spójrzmy teraz na mapy dla naszego województwa. Noc na Kujawach i na Pomorzu niestety także z przewagą chmur, z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach w nocy od 12 stopni w Tucholi do maksymalnie 13 stopni w pozostałych miastach. Jutro w naszym regionie pogoda w kratkę. Na ogół będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Momentami będą pojawiały się drobne przejaśnienia. W drugiej części dnia na północy regionu możliwe są także gwałtowne burze. Na termometrach jutro tylko od 18 do maksymalnie 19 stopni. Na barometrach wzrost ciśnienia jutro 1003 hektopaskale. Dla wszystkich, którzy lubią słoneczną pogodę, dobra wiadomość jest taka, że więcej słońca powinno pojawić się pod koniec tygodnia. A ja życzę Państwu udanego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.